Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane rybeczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 16 do 22 września 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie po prostu to, co jest dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że też jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, który również warto sprawdzić. Szczególnie, jeżeli to czytanie nie bardzo będzie z Wami rezonować. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i rybeczki, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście i już nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie przekaz od aniołów i przodków dla Was na ten tydzień. Gwiezdny przodek, podążaj za głosem duszy, ależ to piękne, rybki, piękne, podążaj za głosem duszy, super, dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy, co się będzie działo wewnątrz Was, siódemka pentakli, kochani, przede wszystkim będziecie wykazywać ogromną cierpliwość, taki spokój w każdym działaniu w przyszłym tygodniu, który będzie miał miejsce. Myślę, kochani, że to jest czas podążania właśnie za głosem duszy, podążania za wskazówkami wszechświata, ale również czas przyglądnięcia się temu, co już Wam nie służy, a co ewentualnie możecie udoskonalić, a czego się trzymać i po prostu podążać dalej w tym kierunku. I to może być na polu inwestycyjnym, to może być na polu relacji, to może być na polu zawodowym, jakkolwiek to czujecie. Wygląda na to, że to jest czas, w którym pewne plony zaczną wzrastać, zaczniecie zauważać efekty swojej pracy, no ale możecie też zauważyć, że pewne efekty jeszcze nie nadchodzą. I to już trzeba będzie, że tak powiem, zerknąć głębiej. Czy po prostu one nadchodzą, ale wolniej? Czy może faktycznie warto by było tam wprowadzić jakieś poprawki i zmiany, żeby można było, że tak powiem, uzyskać efekt, na jaki czekacie? Zobaczmy tą siódemkę pentakli. Dziewiątka pentakli. No, może chodzić o niezależność, może chodzić o finanse jak najbardziej. No, eremita. I koło fortuny. Nieźle. Trójka kielichów, dziesiątka buław i wieża. Kochani, część z Was może dojść do wniosku, że w pewnych sferach zawodowych będzie chciała dalej podążać sama. Ogólnie w życiu też możecie sobie uświadomić, że pewne przyjaźnie, pewne znajomości już Wam nie służą, że w jakiś sposób Was blokują, przeciążają i że czas się po prostu od nich uwolnić. I to będzie taki moment, w którym uświadomicie sobie, że w pewnych sytuacjach czasami lepiej być samemu, niż mieć po prostu fałszywych ludzi i fałszywych przyjaciół przy sobie. Ale wygląda, kochani, że też znajdziecie pewne rozwiązania, które i pewne jakieś takie właśnie ziarna, które będziecie chcieli zasiać w kierunku właśnie takiej pozytywnej zmiany, które sprawią, że pewne trudności zmaleją w Waszym życiu, że pewne blokady puszczą i, kochani, będziecie w stanie, że tak powiem, osiągnąć jakiś rodzaj równowagi. Dla części z Was, kochani, to jest bardzo dobry czas na wszelkiego rodzaju wglądy, takie intuicyjne, podczas medytacji, podczas różnych takich wycofań, że tak powiem, introspekcji. Tam możecie uświadomić sobie bardzo ważne rzeczy dotyczące Waszego życia, które, jeżeli wprowadzicie, no właśnie, ułatwią Wam to życie w znaczący sposób. Pomogą zyskać więcej, łatwiej, z taką lekkością, w sposób, który będzie dla Was po prostu przyjemny. Trójka pentakli. W jaki sposób możecie budować właśnie swoją przyszłość, swoją przestrzeń w sposób stabilny i taki zrównoważony. Jak budować też lepsze relacje, jak przyciągać lepsze relacje do swojego życia, tak? Także, kochani, tutaj bardzo ważne wglądy będą w tym nadchodzącym tygodniu, więc bądźcie otwarci na ich przyjęcie. Okej, co z zewnątrz? Zobaczmy. A zewnątrz paść pentakli, czyli faktycznie to jakieś propozycje, oferty, jakieś ważne wiadomości dotyczące finansów. Zobaczmy tego pasia pentakli. Może jakieś prezenty też na horyzoncie, bym powiedziała? Arcykapłan.
Śmierć. O, szóstka kielichów. No, ciekawe. Ósemka mieczy, sprawiedliwość. Królowa pentakli. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, kochani, że tutaj usłyszycie, że karma do kogoś wróciła. Że usłyszycie po prostu, że ktoś, kto kiedyś być może nie był szczery wobec was, albo zrobił coś, wiecie, no w jakiś sposób takiego niezgodnego z waszym wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości. Może zrobił wam krzywdę, może w jakiś sposób wam dokuczył, że otrzymał swoją sprawiedliwość karmiczną i teraz sam jest w trudniejszej sytuacji, sam jest w potrzasku. Także to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, więc to mówię. Ale moi drodzy, tutaj też jest taka informacja, kochani, dla części z was, że możecie usłyszeć, że w jakiejś właśnie branży, w jakiejś tam przestrzeni zawodowej ktoś został zwolniony albo odszedł, nie wiem, jakiś szef czy coś w tym stylu i zwolnił się po prostu wakat, zwolniło się stanowisko, które możliwe, żeby było waszym marzeniem, które byłoby dla was istotne, ważne i tu może pojawić się po prostu opcja propozycji przejęcia tego wakatu, przejęcia właśnie tego stanowiska. I to jest ważne, kochani, też, żeby się przez tym nie blokować, ale też poznać wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujecie się ostatecznie tutaj w to zainwestować. Bo wygląda na to, kochani, że tutaj jest faktycznie szansa na jakiś sukces, na przejęcie jakiegoś dowodzenia, może i lepsze pieniądze, ale tutaj też jest, kochani, szansa na to, żeby wykazać się swoją mądrością, swoim doświadczeniem, by przekazywać swoją wiedzę innym, pomagać w jakiś sposób, więc to jest też w jakiś sposób coś, co będzie zgodne właśnie z planem waszej duszy. Więc bądźcie otwarci na tę propozycję. Tak jak mówię, tutaj ewentualnie poszperajcie w wiadomościach, sprawdźcie to wszystko, ale wygląda mi to na całkiem korzystną ofertę z umiarkowaniem. Zdecydowanie tak. Możecie być prowadzeni w kierunku właśnie tego czegoś, tej propozycji, więc fajnie. Możecie, kochani, też usłyszeć to bym powiedziała dla osób, które są w jakiś sposób w trójkątach miłosnych, gdzie druga strona jest w związku małżeńskim albo jest ogólnie w związku z kimś innym. Możecie usłyszeć, że ta osoba w końcu decyduje się na rozwód, na rozstanie i będzie chciała tutaj wrócić do was. No ale tak jak mówię, to już wasza decyzja, jak tam dalej postąpicie, ale tu może pojawić się szansa na reaktywację właśnie relacji albo pogłębienie relacji, jeżeli faktycznie, mówię, jest to jakiś taki trójkąt. No właśnie, ponowne pojednanie, bycie ze sobą, tak jest, król mieczy, czwórka pentakli, bo ktoś wychodzi poza strefę komfortu, ktoś wychodzi poza pewne ograniczenia i teraz może właśnie tutaj zdeklarować, że chce być z wami, drogie rybki. Okej, zobaczmy, co w tych relacjach. Dziewiątka kielichów, fajnie, spełnienie marzeń, radowanie się, wspólne imprezy, wyjścia na kolację, dogadzanie sobie nawzajem, no zapowiada się bardzo fajny tydzień. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. Mhm. Król buław, rycerz pentakli i diabeł, ósemka kielichów, as mieczy i paś pentakli. Uważajcie, kochani, bo tak, mam wrażenie, że dla części z was pojawi się szansa na jakiś wyjazd albo na jakąś imprezkę, gdzie ogólnie możecie się bardzo dobrze bawić z partnerem, z partnerką, ale uważajcie, żeby nie wypić za dużo alkoholu, bo w tym momencie może wam coś tutaj wpaść do głowy, możecie wdać się w jakiś romans, możecie wdać się w jakąś dyskusję, albo po prostu rogi wam wyjdą i już nie będzie tak przyjemnie. Oczywiście w drugą stronę też może to dotyczyć waszego partnera, partnerki, no ale na to już nie mamy wpływu, co wasz partner zrobi, tak? Przynajmniej nie z tego czytania, tak? Chyba, że posłucha. czytam coś. Ale wygląda na to, kochani, że dla części z was mogą pewne fakty wyjść na jaw w związku właśnie z przekroczeniem pewnego progu alkoholowego na tej imprezie, jakaś prawda, ale tak patrzę, że dla części z was może to nie być przyjemna prawda. Dla części z was może to być coś, co wyjdzie dosyć w taki niezbyt komfortowy sposób z jednej strony da wam wgląd w sytuację, ale z drugiej strony obejdzie się takim trochę niesmakiem, takim gorzkim posmaczkiem, takim kacem moralnym być może z którejś tutaj strony. Nie widzę tutaj na zasadzie, wiecie, rozstań i tak dalej, że tu zaraz będziecie się rozstawiać, ale
przyniesie to taki moment, w którym trzeba będzie, że tak powiem, troszeczkę się odseparować od siebie, żeby sobie poukładać to wszystko w głowie, żeby sobie to przemyśleć w jakiś sposób, zanim ponownie gdzieś tam otworzycie swoje serca na siebie. Także czuję, moi drodzy, że właśnie tutaj, nie wiem, coś wyjdzie, albo coś, co już było w przeszłości, albo tak jak mówię, pod wpływem takich troszeczkę nadużyć drniczkowych, może coś się wydarzyć właśnie na miejscu, co sprawi, kochani, że no, będzie troszeczkę takiego dyskomfortu i może być tak średnio przyjemnie w pewnej sytuacji. Okej, single, co wy macie? Trójka buław, czas zrobić krok naprzód i wsiąść w statki obfitości. No, ktoś tu sobie zbliża na horyzoncie. Ktoś tu jest na horyzoncie, kochani. Czy wy jesteście gotowi wsiąść do tego statku? Dla części z was jakiś związek na odległość może się tutaj szykować, możecie poznać kogoś podczas podróży, ale dla części z was ja mam wrażenie, że może być też tak, że już od dłuższego czasu ktoś się kręci wokół was, ale wy nie byliście gotowi na to za bardzo, albo nie czuliście za bardzo tego, a kto wie, w tym tygodniu może poczujecie w końcu gotowość, żeby jednak ruszyć naprzód i przyjąć czyjeś zaproszenie. Zobaczmy. As kielichów, nowa miłość. I z asem mieczy, bardzo mi się podoba, prawda, szczerość, iluminacja. Królowa kielichów, no rybeczki, zakochacie się. No dla części z was oczywiście, może to być ktoś z przyszłości, kto powróci do waszego życia i wprowadzi tam bardzo, bardzo dużo słońca, radości i perspektywy na nowe, ale oczywiście dla części z was może to być ktoś, kogo poznacie właśnie, tak jak powiedziałam, w podróży, może wybieracie się w strony rodzinne, gdzieś tam wracacie, gdzieś będziecie podróżować, no i tam, kochani, no miłość was dopadnie, królowa kielichów, to jest wasza energia, ale to jest energia miłości jak najbardziej, więc ktoś tu was zainspiruje, ktoś tu sprawi, że będziecie gotowi do działania, żeby otworzyć swoje serca. Ktoś wprowadzi w to serduszko i waszą przestrzeń bardzo dużo radości, takiego ciepełka. No, wpadniecie jak śliweczka w kompot, moje drogie rybeczki. Jakby nie patrzeć, wpadniecie jak śliwka w kompot. Czwórka buław, dziewiątka mieczy, księżyc, dziesiątka kielichów. Okej. Dla części z was ta osoba może być w związku małżeńskim, nie musi, ale może być jeszcze, aczkolwiek ja widzę, kochani, że tutaj jest jakaś albo sprawa rozwodowa, albo jakieś rozstanie i ten związek tak czy tak się kończy. Ale też, kochani, ja tutaj widzę, że ta osoba może już skrycie marzyć, że tak powiem, o przyszłości z wami. Jest gotowa właśnie na założenie czegoś więcej, jest gotowa, że tak powiem, żeby właśnie przejąć tutaj inicjatywę i faktycznie zawalczyć o was i ofiarować wam swoją miłość. Dla części z was, jeżeli jest to ktoś faktycznie z przyszłości, kto powraca, ta osoba pozamykała jakieś stare swoje rozdziały i faktycznie jest gotowa tutaj zainwestować w was. Nieźle. Okej, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, dwójka mieczy, jakaś blokada, niedostrzeganie czegoś, niechęć, żeby coś dostrzec, trochę takie rozbicie pomiędzy sercem a rozumem, o co tutaj chodzi. Królowa pentakli, dziesiątka buław i mag, ósemka pentakli, rycerz mieczy. Dziewiątka kielichów. Ja myślę, że ktoś tu z jakimiś wiadomościami do was idzie. I są to wiadomości, które w jakiś sposób są spełnieniem waszych marzeń, bo przynoszą być może zakończenie jakiegoś trudnego rozdziału, ale też przynoszą takie, że coś u kogoś się zakończyło, albo że coś w ogóle się zakończyło i że jest jakaś otwarta przestrzeń dla waszego rozwoju. I to przyjdzie ze środowiska znajomych i przyjaciół. Właśnie ta wiadomość dotycząca właśnie jakiejś waszej przyszłości, stabilizacji i szansy na spełnienie marzeń. I wygląda na to, kochani, że wy będziecie musieli teraz kolejny krok zrobić, podjąć decyzję i zamknąć coś po swojej stronie, by móc wejść w to nowe i zaryzykować tutaj w jakiejś kwestii. Myślę, moi drodzy, tak, paść buław, jest to coś nowego, co się dla was otwiera, co będzie wymagać od was siły, odpowiedzialności, ale i otwartości w jakiś sposób, tak, żeby pójść tutaj za głosem serca. Dla części z was może to być potencjalnie właśnie jakiś przyjaciel, który może żywić do was jakieś uczucia, albo może okazać się, że właśnie już jest wolny, że jest po rozstaniu i jest tutaj chętka, że tak powiem, na was, albo ta osoba może chcieć w jakiś sposób tutaj się z wami związać, albo zacząć jakąś współpracę. No ale dla części z was bardzo czuję, kochani, że jest to właśnie wiadomość dotycząca właśnie jakiegoś stanowiska pracy, jakiegoś przedsięwzięcia, że coś tu jest zakończone dla kogoś, dla was i w końcu możecie tak jakby otworzyć się na nowy rozdział. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Może nawet
Okej, okay, rybki, nie podejrzewam was o to, ale tutaj tak powiem. Może właśnie, jeżeli życzyliście komuś, żeby karma wróciła do tej osoby, to fakt, że karma wróciła do tej osoby, będzie dla was takim, no, karma zawsze wraca. Bardzo dobrze. I nie wiem, i pójdziecie naprzód na zasadzie, okej, okay, to teraz mogę ze spokojem spać. Także takie coś mi jeszcze przyszło. Dobra, rybki, praca i finanse, co tutaj? Rydwan, pięknie, wszelkie trudności zostają pokonane, wyjdziecie w kierunku sukcesu, w kierunku zwycięstwa, pniecie się wyżej, ruszacie do przodu z jakimiś projektami, pomysłami, pracami. Dla części z was możliwe przeprowadzki, dla części z was możliwe jakieś wyjazdy. Część z was może kupić nowe auto albo sprzedać auto właśnie w tym tygodniu i w związku z tym zarobić albo właśnie zyskać coś. Zobaczmy ten Rydwan. Królowa była w dużo was pasji, takiej namiętności, takiej odwagi. Okej, okay. Wisielec. Okej. Powiem wam tak, jeżeli przez jakiś czas była w was taka energia autosabotażu, na zasadzie ja sobie nie mogę na to pozwolić, nie mogę ruszyć, nie mogę, to w końcu poczujecie, że możecie i jak pójdziecie, to pójdziecie z pełną parą. Po prostu pójdziecie, tak? W kierunku jakiegoś pomysłu, projektu, jakiejś nowej inwestycji. Albo szansy, która się dla was tutaj nadarza. Dla części z was, tak jak powiedziałam, dla części z was tutaj będzie informacja, że ktoś, kto kiedyś was oszukał, dostał swoje i to w jakiś sposób was usatysfakcjonuje, bo po części otworzy się dla was tutaj szansa na nowy rozdział i być może przejęcie tego stanowiska albo właśnie jakieś zadośćuczynienie właśnie w tej kwestii. No ale też czuję, moi drodzy, że dla części z was może wyjść tutaj jakaś informacja, że ktoś, z kim współpracujecie, szczególnie ktoś z Trygonu Ognia, Baran Lew Strzelec, tutaj ta Królowa Buław, jest nie do końca z wami szczery. I jakieś informacje, które nadejdą, sprawią, że podejmiecie ważne decyzje, że dalej być może chcecie iść solo, bez współpracy z tą osobą i to będzie bardzo dobra decyzja, ponieważ jakieś nowe ziarno zostanie zasiane, które tak właśnie mówię, z Rydwanem przyniesie wam jakiś sukces, przyniesie wam pokonanie trudności i przyniesie wam zyski, wzmocnienie, siłę, waszą taką sukces, zdecydowanie pokonanie jakichś trudności i paść kielichów, otwarcie się też na nowe możliwości, nowe kreatywne pomysły, nowe inspiracje, co będzie dla was bardzo, ale to bardzo korzystne. Dobra, rada, paść buław, bądź otwarty na nowe, przygody, na nowe inspiracje, na nowe pasje, na nowe przedsięwzięcia. Paść buław zachęca do tego, żeby to eksplorować z taką odwagą i taką otwartością. Zobaczmy tego paść buław. Siódemka buław. Piątka buław. I dziesiątka buław. Myślę, kochani, że właśnie to jest czas, w którym też trzeba odciąć pewne kłótliwe osoby ze swojego życia i swojego otoczenia i odciąć się od takiego chaosu, który gdzieś tam jest na zewnątrz, który was przytłacza. Czy to w formie oczekiwań innych ludzi, czy to w formie właśnie jakichś znajomych, czy to w formie właśnie mediów społecznościowych, czy to w formie, nie wiem, telewizji, czy czegokolwiek. Czuję, kochani, że są tu jakieś takie rozpraszacze dookoła was, które sprawiają, że wątpicie w siebie albo które was w jakiś sposób przytłaczają i nie pozwalają cieszyć się światem. Mogą być też pewne osoby bądź sytuacje z przeszłości, które w jakiś sposób też wpływają na waszą teraźniejszość, które warto po prostu uwolnić, żeby odzyskać właśnie ten spokój wewnętrzny i ruszyć naprzód. Ale tak jak mówię, dla części z was czuję, kochani, że przyjdą jakieś wiadomości dotyczące pewnej osoby z przeszłości, która nieźle wam tutaj zalazła za skórę i to też sprawi, kochani, że wy poczujecie, że właśnie jakaś sprawiedliwość zagościła, że coś tutaj, no właśnie, poczujecie się lepiej, odzyskać jakąś nadzieję, że sprawiedliwość jednak rządzi światem, że jednak jest dobrze i jest tu jakaś szansa dla was na wzrost, na polepszenie waszej sytuacji, na jakąś taką obfitość szeroko pojętą. I nie dajcie się swoim czarnym myślom i takim konfliktom wewnętrznym, to też jest tutaj ważne. Dobra, pytanie i odpowiedzi na koniec. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję wam odpowiedzi. Jeszcze raz. No, co dużo wypadło, to jeszcze raz. Odpowiedzi na te wasze pytania. No nie. Czekajcie. Jeszcze raz. Muszę przetasować. Jeszcze raz i koniec. Dobra. 1, 2 i 3. Mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi? Nie. I to z wykrzyknikiem. Nie. No. Odpowiedź numer 2 to medytacja przyniesie odpowiedź. I odpowiedź numer 3 to
bądź asertywny. Tak jest. Dobra, Rybeczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia, udanego tygodnia. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki! Pa, pa!